Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejnego vloga. Boże, jak ciemno, może się teraz rozjaśni, nie wiem czemu tak. Hello, kamera! No nie rozjaśnia się, nie wiem co tu się dzieje, trudno, będziecie mnie widzieć w ciemnościach. Chyba dlatego, że tak trochę za okno jest najbardziej, poczekajcie. A nie, światło jest zapalone, o, już lepiej. Witam się z Wami, słuchajcie, w czwartek, jest godzina 10.30, jestem na nogach od 7 jakoś. Chciałam dzisiaj sobie pospać, szczególnie, że poszliśmy spać dość późno. Jak widzieliście na Instagramie, jeszcze o 1 rano oglądaliśmy YouTube'a z Basterem. Ale Baster miał dzisiaj jeden ze swoich dni, który zdarza mu się rzadko, ale to był dzień obudzić rodziców i mówię tak, co mu się dzieje? Zazwyczaj jak on tak piszczy, to chcę, żebyśmy go przytulili. Przytuliliśmy go. Dalej nic. Zeszłam na dół, wypuściłam go na ogród. Poszedł, wrócił i dalej piszczy. Koniec końców, słuchajcie, wstałam. Bastoś, a może za chwilę się tym pobawić? Przebrałam się w dres i zeszłam na dół, a on chciał, żebym ja usiadła. Zrobił sobie z mojej nogi poduszkę. Się uspokoił. Tak, także przez godzinę rano siedziałam na TikToku, bo nie mogłam się ruszyć. I co Wam chciałam powiedzieć? Zaraz Wam pokażę puzzle. Ułożyłam wczoraj puzzle i te były wszystkie, niczego nie brakowało. I mówię, nie będę się z Wami łączyć rano, bo jak pokażę Wam puzzle i zanim się wezmę za sprzątanie, to ja zacznę nowe i już nic nie będą z tego sprzątania. Także spoko, bo puzzle wypełniłam, ale też sobie posprzątałam. Cały dół jest tak wysprzątany i kuchnia. Zaraz tylko Kazika muszę puszczyć i zmyć podłogę, ale to jest 5 minut, wiecie, my mamy tutaj małą przestrzeń. Ale zabawki, wiecie, jakieś tam zabawki, które zostały roztargane w tygodniu, wszystko to poszło do kosza. Góry nie mogę zrobić, ponieważ Andrzej śpi, jest chory, wczoraj wymiotował, dzisiaj wymiotuje, rano jak wstał, nie wiem co się dzieje, czy to jakiś bug, czy coś zjadł, po prostu nie mam pojęcia. W każdym razie jest wysprzątane, od razu się powiem Wam, lepiej czuję. Puściłam sobie właśnie teraz olejek różany, także cały dom pachnie świeżymi różami, po prostu super. Jak zrobię górę, to już w ogóle będzie bajka. Basta, czego, wiecie co, zawsze jak do Was nagrywam, to on stoi pod drzwiami i czeka, żeby go wypuścić. Ja nie wiem, czasem w ogóle mam wrażenie, że nie lubi polskiego języka, bo jak puszczam polskie seriale, to on idzie na górę. Przestań być rasistą! Przestań! Chciałam Wam pokazać dwie sole, które dostałam z Be Beauty i to są sól do kąpieli kokosowa, coconut water. Dostałam dwie od mojego taty, który był teraz w Polsce. Nie chciałam żadnej książki, bo wszystkie książki, które są, mam na Legimi, także nie potrzebowałam nic w wersji papierowej, mam. Za mną widzicie zestaw tych poduszek, a raczej pokrowców, które kupiłam, super mi się sprawdzają. Jeżeli... Buster, nie! You gonna wait! Poczekajcie, ja go wypuszczę. Idziesz na ptaki poszczekać? Idź. Wiecie co? On nawet nie wyszedł. Stoi sobie w drzwiach i patrzy. O, poszedł teraz. Dobra, przepraszam za usterki. Dzisiaj jakiś usterkowy film. Słuchajcie, wczoraj ćwiczyłam w leggingsach z Shane i w biustonoszu. Jestem zachwycona i leggingsami, i biustonoszem. Jest naprawdę, naprawdę jakość, w ogóle w porównaniu z tymi innymi stanikami, które mam, on bardzo fajnie wchłaniał pot. Więc ten stanik nie był taki, że jak skończyłam ćwiczyć, to mi często od razu jest zimno, bo jest mokry, a ten był naprawdę taki wilgotny, ale był ok. W ogóle wczoraj zrobiłam rekord na 30-minutowy trening, także schodzę coraz lepiej z tym czasem. Jestem zachwycona, naprawdę jestem zachwycona. Andrzej jest zachwycony swoimi tymi na zegarek. Zobaczcie, ja też sobie dzisiaj zmieniłam. Naprawdę fajnie on wygląda i na przykład na telefonie mam ten pokrowiec, fajny, naprawdę fajny, bardzo ładnie, bardzo porządnie. Także jestem bardzo zachwycona, bardzo, ile razy jeszcze powiem słowo bardzo, z tym zamówieniem z Shay. Zapomniałam Wam pokazać, słuchajcie, puzzle. Stam puzzle od jednej z menadżerek, od tej, które dostałam już dwa opakowania puzzli. To są Impossible Puzzle, czyli puzzle niby nie do wykonania. I są to puzzle z Harry'ego Pottera z różnymi aktorami. Ja sobie będę chciała zrobić te puzzle, tylko jeszcze nie teraz. Potrzebuję takiego weekendu,
gdzie nie będę mieć większego sprzątania ani paznokci, ani rzęs. Czyli pewnie będzie w przyszłym tygodniu, tak myślę, bo teraz chcę sobie porządnie górę też wysprzątać, dół jest wyśmienicie zrobione, wyśmienicie, co ja ze słownictwo dzisiaj mam. Także fajnie się cieszę, ja Wam w ogóle muszę tutaj ściągnąć, bo ja mam tutaj myszkę, chciałam Wam pokazać zaraz puzzle, które złożyłam. W każdym razie słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć jeszcze. Wczorajszy odcinek Love Island, wczorajszy, czyli środowy, jeżeli oglądacie, a kilka z Was ogląda, jak weszła Doda, kurczę, po prostu rozwaliła system. Ja z wypiekami na twarzy oglądałam i jak zawsze robię puzzle w czasie oglądania Love Island, tak wczoraj się nie dało, po prostu siedziałam tak. Po prostu oczy to miałam takie, no, po prostu chapeau bar dla Dody, wow, najlepszy odcinek ze wszystkich edycji, ja wiecie, że oglądam tych edycji sporo. Polskich, angielskich, nie wiem z jakiego kraju jeszcze zdarzyło mi się oglądać, chyba z Australii oglądam, bo po prostu super, naprawdę. Dajcie znać, co Wy myśliłyście, co Wy myślicie, bo wiem, że tak jak mówię, oglądacie. Dobra, słuchajcie, pokazuję Wam na razie puzzle, czekam aż Andrzej się obudzi i będę jechać robić paznokcie. Mieliśmy jechać przed paznokciami na spacer, także myślę, że się wyrobimy, bo jest dopiero 10:37, także ja dam Andrę pospać do 12, tylko dlatego, że jest chory, inaczej bym go obudziła wcześniej. I w ogóle myślę, że trochę ruchu i świeże powietrze dobrze mu zrobi, chociaż nie jest fajna pogoda, powiem Wam, jest deszczowa, ale młodemu obiecaliśmy, że nieważne jaka pogoda, on dzisiaj pójdzie, także jak pójdziemy o 12, to wiecie, spokojnie się wyrobię, bo paznokcie fajnie, bo mi zmieniła, słuchajcie, bo paznokcie miałam o godzinie 15, a zmieniła mi na 14 i dla mnie jest to dużo, dużo lepiej, bo o godzinie 14, słuchajcie, żeby do niej dojechać, schodzi mi 8 minut samochodem, a o godzinie 15 to już jest 35 minut. Wiecie jak jest w Anglii, znaczy nie wiem czy w całej Anglii, ale u nas w Luton, ale chyba wszędzie. Trzecia godzina to jest takie mega rush hour i tak jak ja Wam mówiłam już kilka razy, ja jestem tutaj, mam kilka szkół naokoło, także jak już wychodzą te dzieciaki, to jest po prostu wszędzie. Przed trzecią korek, bo rodzice jadą do szkoły, po trzeciej, bo wszyscy wracają, także jest po prostu masakra i zazwyczaj między trzecią a czwartą my nienawidzimy i nigdzie nie jeździmy. Także bardzo, bardzo fajnie, bo zaoszczędzę sobie czas, będę mogła dłużej zostać w domu, czy tam dłużej być na spacerze z młodym. Ale na razie, słuchajcie, kończę w ogóle, jest przerwa w moich serialach, Chicago Med, Chicago PD, Chicago Fire widziałam. Wczoraj sobie nadrobiłam The Good Doctor, już przestałam oglądać, skończył się sezon The Resident, jeszcze jeden serial, Amsterdam się też skończył i nie wciągam się w nowe seriale, bo jeżeli chcę zrobić ten rekord 200 książek w tym roku, a kocham teraz też te puzzle, to muszę z czegoś zrezygnować, więc jeżeli faktycznie pokończyły się różne seriale, nie zamierzam oglądać niczego innego, poza jedną rzeczą, którą będę chciała robić przy układaniu puzli i chciałam to wcześniej oglądać i jest to program Diabelnie Boskie. Jestem bardzo go ciekawa, bo to jest coś na styl Królowych Życia. Królowe Życia przestały istnieć jako, że tak Mara Kazimierska już nie chciała brać w nich udziału, więc oni jakby zrobili program z tymi samymi kobietami, tylko bez niej i chyba nie będzie w nich facetów, właśnie nie jestem pewna, muszę zobaczyć, ale sam program ma ID Diabelnie Boskie, także jestem bardzo go ciekawa. Dobra, chyba tyle, słuchajcie, nie będę Wam tutaj dupy zawracać, zobaczę się z Wami później. Przecież ja wam puzzle nie pokazałam. Pamiętacie, ostatnio układałam te, a teraz zdecydowałam się na te. Następne będą te, zaraz je zacznę układać. Ale teraz ułożyłam te, bo to jest z tej paki czterech puzzli. I proszę. Proszę bardzo. O, tak lepiej widać. Przepiękne. Przepiękne. Tutaj akurat jak zrobiłam ramę, zaczęłam od takich bardziej większych kwiatów, skupiłam się bardziej na górze, czyli najpierw robiłam niebo, tą różę i szłam w dół. Taką miałam technikę, jeżeli chodzi o te puzzle. No przepiękne są, naprawdę przepiękne. Bardzo się cieszę, że kupiłam właśnie tą grzewkę, chciałam powiedzieć, ten czteropak. Także fajne i biorę się za następne. Ha!
Good boy. Come back. Bring it. Up, up. Bring it. Come over to me here. Witam się z wami. Jestem tak najedzona, słuchajcie. Widzieliście, byliśmy na spacerze. Później moją kawkę u mojej kosmetyczki, gdzie robiłam paznokcie. A później na koniec widzieliście mój dzisiejszy obiad, kolację i śniadanie w sumie. Cały dzień nic nie jadłam, bo tu sprzątanie, tu poszliśmy z Basterem na spacer. I później już jak wracaliśmy ze spaceru, nie mieliśmy nawet czasu do domu zajechać. Więc już tak siedziałam, głodna byłam. Jak wracaliśmy, to właśnie Andrew mówi, chodź, idziemy na Carvery. My mamy tutaj właśnie koło domu. Jak widzicie, porcje są ogromne. Ja nawet tego nie zjadłam. Tam większość było warzyw, bo to się głównie składa z warzyw. My akurat mieliśmy gammon, Yorkshire pudding i właśnie dużo warzyw. Ale nie dam rady wszystkiego zjeść. Normalnie zawsze sobie mówię, nałożę i jeszcze wrócę i dokładkę wezmę, bo można dobierać sobie warzywa cały czas. Bez limitu, że tak powiem. I ceny też naprawdę są super, jeżeli chodzi o te Carvery u nas w Anglii, bo za 2 mile z 2 piciami, ja miałam sok pomarańczowy, a Andry miał appetizer, zapłaciliśmy 20 funtów. Także naprawdę cenowo taniej niż w dzisiejszych czasach w McDonaldzie, a w Burger Kingu to już nawet nie wspomnę. Także naprawdę spoko. Tanie, a dobre. Jeszcze fajnie, bo wszystkie warzywa na świeżo wy przynieśli, jak myśmy byli. Zanim poszliśmy, słuchajcie, przyszła mi paczka z Look Fantastic. W tej paczce była tylko jedna rzecz. Niektórym z was pisałam w komentarzach. Zaszalałam troszeczkę. Dla mnie zaszalałam, bo teraz mam naprawdę średnio z kasą i powiem wam, że przez najbliższe parę vlogów będą bardzo minimalne zakupy. Ale za te wszystkie overtime, które robiłam, a zrobiłam ich 2, wow, po prostu zrobiłam sobie małą nagrodę i są to C Emporio Armani 30. No, te większe są za drogie. I one są teraz na promce chyba za 52 funty. Jakoś tak w Look Fantastic. Także fajna cena. Ja miałam jakieś tam za punkty jakieś 5 funtów taniej, bo miałam jakieś tam gwiazdki, także spoko. Ale powiem wam, on pachnie jeszcze piękniej niż ten, który mam w miniaturowej butelce, który kupiłam właśnie z Look Fantastic. Pachnie przepiękniej, naprawdę długo go czułam, bo ja oczywiście musiałam się przyknąć od razu. A jak wiecie, ja nie czuję długo zapachów, ale się bardzo cieszę, że mam tą butelkę. A teraz jeżeli chodzi o paznokcie. Ja miałam kilka propozycji. Jedna z nich była propozycją komiksową, ale moja kosmetyczka ma coś takiego, że... Znaczy, jeżeli któraś z was się zajmuje robieniem paznokci, to wiecie, że wiecie mniej więcej, czego chce dana klientka. Czy ktoś chce proste paznokcie, czy ktoś był bardziej zwariowany, czy ktoś lubi malowane, czy ktoś chce zapłacić więcej, ale mieć coś innego. No i Natalia ma jakby porobione albumy dla swoich klientów, która jakie lubi. I właśnie ona mówi, że czasem jak sobie przegląda Instagrama i widzi jakieś paznokcie, to myśli, o to fajne dla Sylwii, to dla jakiejś Iwony, to dla Kaśki. I właśnie takie znalazła dla mnie. I jak ona mi mówi, że coś dla mnie znalazła, słuchajcie, ja mam do niej już takie zaufanie, że ona mi nawet nie pokazuje, co ona mi wybrała. To jest zawsze, ale to zawsze dla mnie zaskoczenie, co będzie tym razem. Chyba, że faktycznie, wiecie, idę z takim, że tak, chcę te paznokcie i nie wyjdę stąd, dopóki tych nie zrobisz, to oczywiście zrobi. Ale zazwyczaj ja bardzo... jakby zgadzam się z tym, co ona mi robi, bo zawsze mi się to podoba. Tak było tym razem, do samego końca nie wiedziałam, co to będzie. Chociaż prosiłam, błagałam, ale mówi, nie, nie zobaczysz. I są komiksowe, tak jak chciałam, ale komiksowe z myszką Miki i taką rozlewającą się, czyli takie naprawdę super. Po prostu dla mnie super i zrobiłam je nie mega długie, ale też nie mega krótkie, więc zresztą przy tym, co ja chciałam zrobić, na szczęście nie mogłam zrobić krótszych, a mianowicie są to, tutaj mam komiksowy, komiksowy, komiksowy i tu jest, widzicie, pop art i tu jest myszka, która się rozlewa, widzicie, nosek mu się rozlewa i tu mamy taki, ja to mówię, Picasso na to i w tym mamy dołączenie do tych paznokci, czyli łapę,
łapę rękę myszki Miki. Oczywiście moja kosmetyczka wszystko maluje ręcznie, ona nie uznaje naklejek, nigdy nie pozwoliłaby sobie przykleić naklejek. Przepraszam, Buster krzyczy na ptaki. No przepiękne, zobaczcie, już takie wiosenne, kolorowe i te paznokcie, powiem Wam, dużo, dużo bardziej mi siadają niż te poprzednie, chociaż powiem Wam, że byłam w szoku, jak wiele komplementów tamto dostało, że faktycznie dobrze mi w takich krótkich paznokciach. Wiele zwalników było nawet tych bardziej krótszych, ale ja mam te i te się cieszą. Myślę, że długość jest super i no i w ogóle, że są idealne. Także jestem zadowolona. Na szczęście, słuchajcie, jedzenie mi opada, bo chciałam właśnie o 8, jak się zacznie Love Island, które dzisiaj będzie mega ciekawe, sobie zrobić trening. Zazwyczaj w czwartki ćwiczę z przyjaciółkami, ale skoro dzisiaj mam tylko łapsowe, to stwierdziłam, że zrobię to z Love Island, bo mnie ten program mega wciąga, więc mega fajnie będzie mi się też trenować. Bo czym bardziej wciągający mnie program, tym lepszy robię trening, tym dłuższy robię trening, bo nie myślę o tym, co ja w ogóle robię. To robię z automatu. A dzięki temu jutrzejszy trening piątkowy zrobię sobie z przyjaciółkami. Także też mi szybko zleci, bo szybko mi leci. Tak, Bastuś, przegoniłeś wszystkie ptaki już. Wszystkie. Tak, wszystkie. No. W ogóle, słuchajcie, dzisiaj jak sprzątałam, zobaczcie, ile moich wejpów znalazłam. I one są wszystkie do wyboru, do koloru. A ja i tak teraz używam tego i tego cytrynowego. Wszystkie ptaki przegoniłeś? Tego cytrynowego, tego, którego używam. A w ogóle na spacerze widzieliście. Dzisiaj znaleźliśmy sposób na... co? Na szybsze wymęczenie go. Rzucaliśmy mu piłkę w dół i on biegł w dół. Co? On biegł w dół, a potem wbiegał na górę. Także... co, Bastuśka? Dobra, ja idę się, kochani, przebrać. Ujujuj. Dług. Nie będę się już z Wami, wiecie, dzisiaj żegnać, że tak powiem, bo nie ma po co, wiecie, witałam się z Wami rano, witałam się z Wami w środku dnia, znaczy witałam, zobaczyliście jakąś tam delikatną przebitkę, no i teraz, no nie będę Wam się łączyć, hej, zrobiłam już trening, skoro i wtedy zakończyć tego vloga, bez sensu, jutro Wam zaczynam nagrywać kolejnego, więc myślę, że ten vlog nie był jakoś długi, wręcz myślę, że był bardzo krótki. Dodatkowo właśnie widzę, miga mi bateria, także to jest znak, że naprawdę, naprawdę powinnam kończyć. Także dziękuję, że jesteście. Bastuś też dziękuję i życzę Wam miłego dnia, tygodnia, wieczorku, popołudnia i raz jeszcze dziękuję, że jesteście. Widzimy się za 2 dni. Pa, pa!